Na temat stacji Wieliny Zdrój powstało dziesiątki filmów. Tysiące teorii, niesamowita ilość różnego rodzaju przekazów. Teraz jak stacja wygląda po remoncie, jak każdy widzi. Kiedyś tu znajdowała się jeszcze jedna dodatkowa rampa i pójdziemy do mostku i do miejsca Jareckiego. I teraz, co jest z tym związane? Nakręciłem 12 lat temu pierwszy film związany właśnie z miejscami Jareckiego. I teraz okazuje się, że wiele osób podłapało temat, nie wiedząc w zasadzie, o czym opowiada. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, wskazują te miejsca, te wyrobiska. Mówią o jakichś tam kamieniołomach, o tym, że tu Niemcy, budując drogę, pobierali stąd materiał na budowę torowiska. Nic bardziej mylnego. Wrota Rize. Gdzie się zaczynał tak zwany przecionek Rize? A no właśnie tu, w Bad Schandt-Rottenbrunn. Pociągi, które przyjeżdżały z więźniami, dojeżdżały do rampy między dwoma mostami, między tym mostem, który tutaj się znajduje i tym mostem, który jest poszerzany i taki, my będziemy szli, i jest taki poszerzany. Więźniów przewożono za obręb uzdrowiska, żeby ludzie, którzy tu byli w uzdrowisku, nie wszyscy sobie zdają sprawę, że Bad Schandt-Rottenbrunn było uzdrowiskiem dla ludności niemieckiej, które powstało pod koniec bodajże chyba XVIII i na początku XIX wieku. Niemieccy pracownicy tu przyjeżdżali z Dortmundu, z Drezna, z Lipska, z zakładów produkcyjnych w Zagłębiu Rury i tu było uzdrowisko. Jednak za tym mostem od 1934 roku, od momentu kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy, od momentu kiedy NSDAP, SA, SS przejmuje kontrolę nad państwem niemieckim, tu muszę zaznaczyć, że tu było państwo niemieckie, tu były Niemcy, tu nie było Polski, na tym terenie zaczynają się prace górnicze, zaczynają się prace adaptacyjne dla przemysłu niemieckiego, dla przemysłu zbrojeniowego. I paradoksalnie dzisiaj to, co tutaj się dzieje, dokładnie służy temu samemu celowi. Złoża mineralne, które tutaj się znajdują, szczególnie bardzo bogate złoża barytu, które są na tym terenie, zapewniały Niemcom nie tyle, że jakąś tamkolwiek przewagę, ale w pewnym momencie usamodzielniały ich w zakresie budowy, produkcji materiałów wybuchowych. Ale to jest taki uboczny temat. Do tego antracyt, do tego bardzo duże pokłady krzemu, do tego gaz ziemny, no a przede wszystkim jak antracyt, no to pod koniec II wojny światowej benzyna syntetyczna. Ale to nie ten temat. No najbardziej interesuje właśnie przecionek tak zwanego Rize i jak więźniowie dostawali się właśnie do Głuszycy. Pociągi dojeżdżały już tutaj od 1936 roku. Wszystkich antyhitlerowców tak zwanych osadzano początkowo w Dachau, Sachsenhausen, ale takim pierwszym wzorcowym obozem koncentracyjnym był obóz w Dachau. I od 1936 roku na teren Dolnego Śląska z obozu w Dachau są kierowani więźniowie. Nie do ciężkiej pracy, tylko do tworzenia tak zwanych obozów resocjalizacyjnych. I jeden z takich obozów resocjalizacyjnych powstaje właśnie tu w Bad Schandt-Rottenbrunn. Jest to obóz więzienny, jest to obóz taki, można powiedzieć, no na pewno nie koncentracyjny, bo nazwa obóz koncentracyjny powstaje dużo później pod Berlinem, w momencie, kiedy powstaje plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Ale jednak część więźniów, którzy tu przyjeżdżają, rozpoczynają pracę tu w tym miejscu. Między innymi tam po prawej stronie w wyrobisku, które tam jest, miała tam powstać zaczątek tak zwanego trzeciego tunelu i wszyscy ci, którzy szukają właśnie trzeciego tunelu, to nie tam przy miejscu Jareckiego, tylko on się miał znajdować tu i on nie miał iść w tamtą stronę, tylko ten tunel miał iść w tą stronę i to miał być tunel pieszy. To nie miał być tunel kolejowy, tylko tunel pieszy. Te jęzory usypiska szutru, które tutaj się znajdują, teraz to idealnie widać. Usypali więźniowie. I to też nie jest wyrobisko, to nie jest szutr nasypany w momencie tworzenia tunelów kolejowych, które się znajdują między Jedlinką a Głuszycą.
I teraz ta trasa, po której my idziemy, ona powstała pod koniec prawdopodobnie XVIII wieku, na początku XIX wieku właśnie te miejsce już tutaj jest sobie plantowane. I teraz więźniowie, którzy tu przyjeżdżali, byli prowadzeni albo drogą do placu budowy, bo też nie wszyscy wiedzą, że tam na dole znajdowały się dwie kopalnie. Szyby do dzisiaj są jeszcze przysypane i tędy w linii prostej prowadziła droga na Sajdak. I teraz nazewnictwo. Ja od wielu lat używałem określenia tunel pod Sajdakiem. Nic bardziej mylnego. To jest tunel pod Górą Węglową, pod Węglowcem. I teraz znowuż powstaje mała taka zadyma, że jak to? Najpierw używasz takiego określenia, ludzie to łapią jako pewnik i ludzie są pewni, że to jest to miejsce. No nic bardziej mylnego. Po prostu tak jak ja używam określeń właśnie tu miejscowych, to są określenia takie nasze. Żebyśmy nazywali to zupełnie inaczej, nie mają one pokrycia odzwierciedlenia na mapach. Szczególnie na jednej z map, na której pokazuje się nazwa Nowa Głuszyca. I teraz błąd wszystkich poszukiwaczy, którzy tu przyjeżdżają. Mylą film pod tytułem Miejsca Jareckiego. Mosty. To nie jest ten most. Most w Miejscu Jareckiego znajduje się 450 metrów w tamtą stronę. Ten most powstał jako pierwszy i prowadził właśnie tu do tego wyrobiska. Kto jest zainteresowany, będzie sobie mógł przyjechać, będzie mógł sobie to miejsce zobaczyć. I właśnie ten pierwszy obóz, który tu powstaje, właśnie ten obóz resocjalizacyjny dla antyhitlerowców, mieści się tu w tym miejscu. I ci więźniowie organizują podwaliny tego, co tutaj miało nastąpić już w 1930 roku i szczególnie w 1940. I teraz idziemy na dół, żebyście sobie uzmysłowili te rampy, które tutaj się, nie tyle rampy, jak bocznice kolejowe, które tu się rozjeżdżały. Jeżeli sobie je policzycie, to było 6 odnóg linii kolejowych. Mało tego, u góry znajdują się pozostałości wąskotorówki. Jedyna zbrój została przygotowana jako zaplecze, jako taki rezerwuar i siły roboczej i materiałowej pod budowę tego, co zaczęto robić w Głuszycy już od 1937 roku. Pamiętają jeszcze starą Jelinę Zdrój. Tego napisu nie da się zamalować w żaden sposób. Ten napis był, słuchajcie, zamalowywany. On był nawet na gorąco. Próbowano go jakby w jakiś sposób wypalić. Tu poszły hektolitry emulsji na zamalowanie tego, farby olejnej. Ten napis wychodzi tu cały czas. Zresztą wszystkie te napisy po niemiecku, jak jedziecie po Dolnym Śląsku, one tak się tutaj przewijają. W tym miejscu biegła nitka, tu biegły tory. Tu się rozjeżdżały szyny. Pozostałości rozjazdu starego są jeszcze po tamtej stronie. To jest niezaprzeczalny dowód, że tu biegło kilka linii kolejowych. Ci, którzy pamiętają starą Jelinę Zdrój jeszcze z lat 70., 80., pamiętają tak zwane czasy kolejowe. Tu stały wagony, tak zwane kuszetki kajzerowskie. I my zawsze żeśmy zazdrościli tym, którzy przyjeżdżali tu do Jedliny i byli sobie na tych czasach. Dlaczego te czasy wagonowe nie stały tu, w tym miejscu? Z bardzo prostego powodu. Niemcy szanowali takie miejsca, takie zagłady inaczej. Niemcy nie wypoczywaliby w miejscu, gdzie był obóz koncentracyjny, gdzie było miejsce zagłady. I tu właśnie zaczynało się przecione grize. Więźniowie, którzy tu przyjeżdżali, byli prowadzeni drogą obok Góry Węglowej. Prowadzani byli do miejscowości Gronau, czyli Grzmiąca. Tam przechodzili przez rzekę, szli do kopalni. Nie pamiętam, jak ta kopalnia się nazywała naprzeciwko twojego domu. I potem rozchodzili się po Głuszycy. I od 1939 roku, po przegranej kampanii wrzesiowej, kiedy masa polskich jeńców wojennych
dostaje się do niewoli, są przewożeni do Zgorzelca, są przewożeni do Łombinowic, jednak z Opola tutaj jest trochę za daleko, zaczynają być wykorzystywani właśnie więźniowie, którzy są w Zgorzelcu, Stalag 18 bodajże, albo 17, tu mogę się mylić. I tych więźniów przywożą właśnie tu w okolice Waldenburga, Bad Charlottenbrunn i miejscowości Wistesgesdorf. Powstają obozy robocze. Ci więźniowie zostają już nawet w 1939 roku, pod koniec 1939 roku, pozbawieni statusu jeńca wojennego, znaczy tak, jeńca wojennego, że nie są żołnierzami właśnie pójmanymi do niewoli, tylko dostają status robotnika przymusowego. I powstają tu pierwsze baraki. I ci więźniowie, którzy tu przyjeżdżają, w 1939 roku zastają już przygotowany plac, przygotowane obiekty pod to, żeby zostać zasiedlonymi. Czyli baraki już tutaj stoją i baraki na nich czekają. Od 1939 roku na tym terenie pracuje przymusowo około 10-15 tysięcy więźniów. Gdzie to jest odnotowane? W zasadzie nigdzie się tego dzisiaj nie znajdzie. Nawet w archiwum w Grozdrożnem próbowałem coś na ten temat znaleźć. No są jakieś tam szczątkowe informacje, ale te informacje, które ja Wam przekazuję, można porównać do listów von Schrecka, można porównać do listy Grundmana. One są, wszyscy o nich wiedzą, ale tak do końca nikt praktycznie w to nie wierzy. I to, co ja Wam przekazuję, dokładnie ma taką samą wartość. I teraz jesteśmy tu w miejscu, gdzie kręciliśmy z Andrzejem z kanału Znaki, nie tylko z nim, wiele, wiele, wiele firm. Tu znajdowały się dwa pasy torów. To się kończyły, tu była bocznica. Tu dojeżdżały tylko wagony, więźniów to wyładowywano. Szli tutaj na prawą stronę i na lewą. Tu na dole, poniżej na wypłaszczeniu, jeszcze w latach 70. były pozostałości baraków. To były baraki drewniane. Później wiadomo, zostało to wszystko zniszczone, zostało rozgrzebane. Tak samo baraki tu w tym miejscu. I teraz tunele pod Górą Węglową. Miejsce Jareckiego. Nakręciłem tu kiedyś właśnie film. Przechodziliśmy tu, no ostatnio ktoś mi policzył, ile ja tu przyprowadziłem osób, będąc bardzo aktywnym panem Darkiem z internetu. Przyprowadziłem, słuchajcie, tu w latach 2008-2016 półtora tysiąca osób. Troszeczkę, trochę ludzi nasłuchało się tych historii. I teraz dwa tunele. Zwolennicy teorii, że trzeci tunel po prawej, po lewej, u góry, wyrobiska, które tam się znajdują, świadczą o bardzo zaawansowanym stopniu prac górniczych. Jeżeli miałby iść po lewej stronie tunel, on zaraz trafiłby na pustkę tak zwaną szutrową. Po prawej stronie jest duże wyrobisko. Znajdował się tam plac przeładunkowy, na którym do dzisiaj można znaleźć jeszcze pozostałości materiałów budowlanych. Zagadka mostu, który znajduje się właśnie przed tunelem, jest zagadką w sumie nie tyle nierozwiązywalną. Dlaczego taki duży, dlaczego taki szeroki, dlaczego taki cięższy. Droga, która tu prowadzi, swojego czasu, słuchajcie, była wyłożona kostką bazaltową na przemian z kostką granitową. Pamiętam jeszcze lata 80., jak tutaj tą kostkę bazaltową, słuchajcie, demontowano i gdzie ta kostka bazaltowa lądowała sobie później. Ano na prywatnych posesjach kacyków partyjno-politycznych, na ich podjazdach, wokół ich domu. I to jeszcze to jest taka ciekawostka, słuchajcie, że kostki bazaltowe, które tu się znajdowały, pochodziły z Teneryfy. Także ktoś kiedyś, czyli Niemcy, zadali sobie dużo trudu, żeby taką drogę mocną zrobić. Ta droga poprzez most idzie w kierunku Gór Rybnickich. I teraz nasyp, który tam się znajduje, wejdziemy tam.
jest właśnie tym miejscem, gdzie miały znajdować się baraki. Pozostałości fundamentów do dzisiaj jeszcze można znaleźć. Pozostałości wielu szynek komunikacyjnych. Zaraz wyjdziemy do jednej. Dobitnym świadkom o uzbrojeniu terenu i zaangażowaniu go właśnie w pracę w kompleksie Lidze. I teraz wiele razy Wam zwracałem uwagę na takie słupki. Czym to jest? Do czego one tu służyły? No ktoś powiedział, że przebiegała tu granica państwa. To będzie Wasze takie zadanie domowe, żebyście sobie sami doszli do tego, czym były te słupki tutaj. Daty na nich, na niektórych są nawet 1790. Tak daleko moja wiedza nie sięga, nie wiem o co chodziło, ale w każdym bądź razie wszystko tu jest na słupce, czyli w przemielonym kamieniu wydobytym. No niektórzy mówią właśnie, że tunęli, że wszystko tutaj zostało potem przesypane i od 1944 roku trwały tu bardzo intensywne prace maskujące. I teraz dwa nazwiska. Nazwisko Heydrich, no oczywiście, że to nie jest ten Heydrich ten z górnej kupułki nazistowskiej, i drugie nazwisko Hildebrand. I taki przypadek, bieg okoliczności, w zeszłym roku włócąc się tu po terenie spotkaliśmy się z Olkiem Hildebrandem. On wyjechał do Niemiec w latach 70. i zaczęliśmy sobie tu rozmawiać. I on, słuchajcie, rozkręcił się, zaczął opowiadać, co jego dziadek tu robił od 1938 roku do 1947 roku. Ano mianowicie łopatami za pomocą świdrów wiercili tą dziurę. Tu nad tunelami miało powstać wypłaszczenie. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, to Niemcy budowali taką autostradę sudecką i część dróg właśnie tu miała przebiegać. Jedna z dróg miała biec po Sajdaku, miała przechodzić tu. Tu miał być przejazd samochodowy i miały samochody sobie przejeżdżać tam na Rybnicę, potem dalej na Ujazd i połączenie z Czechami. Tylko że plan nie wypalił, Niemcy przegrały sobie drugą wojnę światową. Jeżeli chcecie z tym się zapoznać, proszę bardzo, to wszystko jest. I teraz wiele osób, wielu Niemców opowiada właśnie o przeznaczeniu tego mostu. Tu miała być część właśnie dróg objazdu, nie wiem jak to nazwać, obwodnicy właśnie tych gór, żeby sobie tutaj skrócić drogę na tę Słowację. Jednak ta teoria jest dziurawa jak sito. Jest bardzo dużo rzeczy, do których można się przyczepić, że są nieprawdziwe. A ja znowu tutaj się posłużę tym przykładem listy von Trecka i listy Grundmanna. I teraz to, co robią lasy państwowe. Odsłaniają, słuchajcie, wszystko. Ta wycinka drzew dobitnie nam pokazuje ukształtowanie terenu. Pokazuje nam gigantyczny plac budowy. I teraz powróciła sprawa Jareckiego. Od kilku dni, no dziwna jest sytuacja, związana właśnie z odwiertami i z tymi pracami, które tutaj ruszyły. Jest osoba, która wręcz zaatakowała mnie. Dlaczego ja mówię o Jareckim, jak o osobie jakiejś tam ułomnej, jakiejś takiej, nie wiem, wręcz nadaje jakiś mistyczny taki obraz. Przecież mówi, on miał żonę, on miał syna. Syn we Wrocławiu do dzisiaj mieszka. No i troszeczkę mi ręce opadły. I ta osoba, słuchajcie, twierdzi, że Jarecki, owszem, był bardzo silny. Mówił po francusku, mówił po niemiecku. Nie był uznawany za jakiegoś dziwoląga. Był inżynierem zakłada. On piastował jakieś tam funkcje. No i powiem Wam, może za rok, za dwa, nowe jakieś historie na temat Jareckiego usłyszymy. I historia przepustów wodnych. Kiedy żeśmy tu przechodzili, między innymi z Pawłem, z jego rodziną, nakręciliśmy zimą film pokazujący wejście do kanałów odwadniających tą górę i tą.
Słuchajcie, teraz jest taka ekipa dosyć mocna. Oni są z Trójmiasta. Zadali sobie trud. Weszli do jednego z kanałów odciekowych i nie uwierzycie, gdzie wyszli. Przy pałacu w Jedlińce, przy tej przepompowni, przy betonowym domku. Doszli tam. Te kanały prowadzą w tamto miejsce. I to potwierdza istnienie, słuchajcie, podziemi, które tutaj są. To nie są jakieś okrągłe rurki betonowe, które dzisiaj się kładzie jako odwodnienie, tylko to są piękne, ceglane, słuchajcie, roboty. Na niektórych cegłach są daty 1890, 1905, 1915. W tamtych czasach budowano, słuchajcie, i to nie na zasadzie, że kopano rów, kanał, robiono tunel i zasypywano to, tak jak dzisiaj się robi. Wtedy drążono chodnik i wszystko ładnie cegłą dookoła obudowywano. Widzimy tu na górę. W trakcie prac, które tutaj mają miejsce cały czas, ludzie zauważyli, że w lewym tunelu idealnie widać prześwit. Jak stanie się naprzeciwko tunelu, widać światełko w tunelu. Tu sobie stoimy, światełka w tunelu nie widać. Zamurowany chodzi za zamurowany tunel. Ten tunel biegnie po lekkim łuku. Trzeba blisko dojść, żeby to zauważyć. W momencie, kiedy zaczęto tu pod koniec lat 90. totalną dewastację właśnie tuneli, totalną dewastację tego terenu, nikt nie wie, dlaczego tak się stało. Nikt nie ma zielonego pojęcia, kto podjął decyzję o zrujnowaniu kolei sudeckiej, która teraz nakładem unijnym, czyli niemieckim, jest bardzo pieczołowicie odbudowywana. Ten mostek, słuchajcie, jak macie okazję, przychodźcie, oglądajcie, podziwiajcie, bo prawdopodobnie w tym roku już go nie będzie. Ze względów bezpieczeństwa most ma być wyburzony i usunięty. Także tu będzie totalna przebudowa. Tu rusza inwestycja. Między innymi dlatego poszerzana będzie ta droga. No i co z tego wyjdzie? Nie wiem. 2020 rok i słynny, nie wiem, dokument, słynny pakt, jak przyjeżdżają nasi rządzący wtedy do Wałbrzycha, ogłaszają nową rzeczywistość dla Dolnego Śląska. Zostają podpisane jakieś dokumenty, które dzisiaj właśnie dają nam efekt tego, co tu się dzieje. Słuchajcie, dziesiątki worków skamieniałego cementu. Tu po krzaczorach, jak pójdziecie z łopatą, tutaj jak tory rwali, słuchajcie, to jest dokładnie ten sam cement, który leży na Osówce, który leży na Sajdaku, nie na Sajdaku, tylko na Soboniu. I teraz miejsce Jareckiego. Jako gówniarz przyprowadzała mnie tu milicja obywatelska, żebym zidentyfikował jakieś ścierwo, które miało być zwłokami Jareckiego. To ja mogłem potwierdzić, zapłakany, przerażony, praktycznie spałowany. Leżały sobie zwłoki tam. Chodziło o identyfikację i zamknięcie rozdziału pod tytułem Jarecki. Teraz się okazuje, że Jarecki był pracownikiem SB. Mieszkał w Głuszycy zaraz po wyzwoleniu. Wiele osób wskazywało na to, że Jarecki był kimś ważnym w trakcie II wojny światowej. Ostatnie rewelacje, które zasłyszałem, był bliskim współpracownikiem Ottona Dalmusa. Że Jarecki został tu w momencie, kiedy Dalmus stąd wyjechał. Czy to jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie to jest, można to traktować jak złoty pociąg i bursztynową komnatę. Jednak jest parę osób, które wierzą w to, że Jarecki nie w swojej postaci, tylko w postaci swojego syna cały czas trzyma pieczę tu na tym terenie. Czy to jest prawda? Od pewnego czasu ci, którzy znają moje legendy, moje opowieści, wiedzą, jak ja się kontaktowałem z Jareckim, znajduję dokładnie takie same kopczyki kamieni, jak Jarecki układał, jak się pokazywał w tym terenie. Ktoś układa w identyczny sposób te kamyki. To nie jest przypadkowe jakieś tam układanie. I to są właśnie te, słuchajcie, słynne studzienki.
Niektórzy mówią kanały odpływowe, niektórzy mówią systemy komunikacyjne, inni opowiadają niestworzone rzeczy na podstawie dokumentów, które posiadają. Ok, tylko zwróćcie uwagę, niszczony tunel kolejowy, rozebrana cała infrastruktura, powstały nowe studzienki telekomunikacyjne, to nie są studzienki odciekowe. Pamiętam słynną akcję z lat 2002-2005, położenie światłowodu, który miał połączyć, nie wiem co z tym, pozostałości tych kabli, które teraz zostały wszystkie powycinane i zostały zniszczone. W tamtych czasach to była gigantyczna, słuchajcie, inwestycja. Miliony na tamte czasy ktoś tu zainwestował i co się okazało? Że peszle były puste. W środku nie było żadnych przewodów, tylko był puszczony peszel. I pamiętam też jeszcze słynną akcję, podejdziemy tam, jak to idzie, w tunelu pod Wołowcem. Ktoś to podpalił. Afera była niesamowita. Starzy moi oglądacze pamiętają filmy pod tytułem Remonty Rize sprzed 8 lat. Kiedy to przechodziłem przez tunel, trafiałem na różnego rodzaju ekipy remontowe. Dzisiaj mówię, dziesiątki filmów, dziesiątki relacji, dziesiątki, no nie wiem, odkrywców. I to jest, słuchajcie, dla mnie naprawdę jedno z takich bardzo ważnych miejsc w kompleksie Rize. Pamiętam ten most, kiedy były jeszcze barierki, stały na nim lampy gazowe. I to właśnie dlaczego żaden z tych, którzy kręci tutaj filmy, nie opowie o tym, że jeszcze w latach 80. paliły się tu lampy, szły one aż do samego dworca i słuchajcie, to były lampy gazowe. No i rozmawiałem o tym z człowiekiem, który obsługiwał te lampy. On już nie żyje, on już zmarł. I on mówi, że jemu nawet zarzucano kłamstwo, że to nie były lampy gazowe, że to były lampy na prąd, ale to były lampy ozdobne. To były lampy, słuchajcie, pieczołowicie wykute, nie odlane, to były lampy kute. Kto je później ukradł? Nie wiem. Kto ukradł ogrodzenie? Też nie mam pojęcia. Słuchajcie, w tych słupkach, co tam są dookoła, w tych granitowych, biegła, piękna, miedziana, taka skręcona lina. Kto ją ukradł? Nie wiem. Także to sami złodzieje. I teraz historia tego miejsca. 10 lat temu jeszcze detektory nie były tak powszechne w użyciu. Nie mieliśmy takiego dojścia do detektorów. Ktoś przyjeżdżał z jakimś tam wykrywaczem metalu. No i oczywiście zadanie, przetrzepanie tutaj tego wzgórza. Znaleźliśmy te słynne 11 beczek z lepikiem. Żeśmy to porozbijali, okazało się, że Niemcy w ten sposób, to znaczy nie wiem, czy Niemcy, czy więźniowie, ukrywali w takich beczkach broń, bo wiadomo, że jak zatopisz coś w lepiku, potem sobie ładnie to oczyścisz, będzie ci to dalej normalnie funkcjonowało. Owijasz sobie w szmaty, robisz takiego gałgana, nigdy rdza tego nie ruszę. Były zasobniki po maskach przeciwgazowych, pełne dokumentów, zdjęć, jakichś papierów. I teraz okazuje się, że 4 lata temu ktoś znalazł też beczkę tu w tym rogu. My żeśmy jej nie wyciągnęli, żeśmy to zasypali. Okazało się, że w tej beczce było złoto. I rozgorzała znowu gorączka złota. Słuchajcie, do czego to dochodzi? To jest taka moja prośba do wszystkich tych, którzy zaczynają właśnie przygodę z Rize, którzy są już właśnie na etapie penetracji tych miejsc. Nie dajcie się ponieść takim emocjom, bo to jest bardzo niebezpieczne. Możecie stracić zęby, ktoś wam może mordę oklepać równo i dokładnie za sam fakt, że coś wspomnieliście o złocie. Słuchajcie, nie ma nic gorszego jak właśnie złoto i kasa. Miejsce Jareckiego. Tamta wnęka. Bardzo długo tu śmierdziało trupim jadem. Bardzo długo my jako dzieciaki przychodząc tutaj tworzyliśmy sami niestworzone legendy. Sami czuliśmy duch i klimat tego miejsca. Słuchajcie, jest godzina 6 rano. Jest po prostu niesamowicie. I ta cisza, która tu panuje, ten zapach, słuchajcie, ja go pamiętam od dziecka. Te miejsce jest dla mnie naprawdę szczególne, jak już to zaznaczyłem. Chodzenie u góry, przejście od ulicy Chrobrego, Sudeckiej. Nie, jaka to jest ulica? Gdzie ty mieszkasz? Zdrojowa. Jaka? Zdrojowa. A, Zdrojowa. Wyjechał chłop nad morze i pozapominał, jak się głuszy tej okolice nazywają. Od Zdrojowej, jak pójdziecie sobie wzdłuż drogi prowadzącą na Rybnicę, szczytem gór,
znajdziecie wypłaszczenia, znajdziecie dwie sztolnie, znajdziecie szyb wentylacyjny, przejdziecie koło cudownego źródełka, nie pokażemy gdzie ono jest, bo zaraz ci zdemolują i ci zniszczą ujęcie wody. Ujęcie wody, słuchajcie, pochodzi też, te źródełko pochodzi z końca XVIII wieku. I ta woda ze szczytu góry, słuchajcie, wypływa już nieprzerwanie 300 lat. I teraz tajemnica kompleksu Rize. Ja stawiałem i stawiam uparcie, z upartością maniaka na gigantyczne złoża wody, które znajdują się 2000 metrów pod naszymi nogami. Odwierty, które tutaj są robione na 3000 metrów, nie wiem na jakim celu, na jakim podstawie one są, na taką głębokość będą wiercone. Film o wiertnicach zobaczycie sobie dzisiaj albo jutro, bo jednak podjąłem decyzję, że nagram tam film, to znaczy wrzucę film do sieci o tych odwiertach. Wiem, że będzie zadyma, że wełniane istoty zaraz polecą do wszystkich możliwych urzędów i będą składały donosy, ale o to właśnie chodzi. Między innymi może ktoś się w końcu zainteresuje. Na szczeblu wyższym to się tu od Janie Pawła. I teraz jedna właśnie z tych inwestycji, te kable, ten światłowód. Czemu on miał służyć? I to są pytania, słuchajcie, czemu miało służyć Rize i dlaczego później jakieś konsorcjum kładzie kabel, robi z tego wielką tajemnicę. Strzegą tego nasze służby specjalne. Słuchajcie, no jeżeli coś takiego sobie biegnie, to przychodzi byle świr z młotkiem, z siekierą albo z czym i robi z tym porządek. Tego nikt nie upilnuje, żadni sokiści tego nie upilnują, nie upilnuje tego po prostu nikt. I teraz, jeżeli to miało służyć bezpieczeństwu naszego kraju w taki sposób i pod Połowcem dokładnie to samo. I w momencie, kiedy tylko został ten przewód położony, ktoś go podpalił. I tu, słuchajcie, gdybyśmy poszli dalej, przekraczamy bramę Rize. Wiele osób ze mną chodziło tędy, wiele osób ze mną tu spędziło bardzo dużo czasu. Wchodziliśmy do wykrotów wykutych w ścianach. Ilość legend, historii na ten temat jest, mówię, nieograniczona teraz. Sami tworzycie te legendy, bierzecie kamery, przychodzicie i możecie sobie taką historię stworzyć. I teraz, gdzie szukać prawdy? Ja wam na ten temat nie odpowiem. Jednak miejsce jest niesamowite. Energia tutaj panująca, w ogóle energia Dolnego Śląska. I historie, które dzisiaj zacząłem wam opowiadać właśnie o tym obozie, który tu Niemcy stworzyli na długo, na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej. Druga wojna światowa tu w tym miejscu według mieszkańców nie odcisnęła swojego piętna. Mało tego, miejscowi Żydzi nie wylądowali w Grodzrozen. Przeżyli II wojnę światową. Żydzi, którzy tu przyjechali, którzy tu zostali po II wojnie światowej, to byli faktycznie, część ich była jako więźniowie obozu Grodzrozen. I tutaj też trzeba, nie, tego tematu nie będę poruszał, bo to jest temat naprawdę ciężki, skończyć się może wielką awanturą i wielkim mordobiciem. Dużo Żydów tu przyjechało, słuchajcie, po 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej w Głuszyce na ulicy Leśnej, w szpitalu, gdzie znajdował się szpital chirurgiczny, gdzie znajdował się szpital dla żołnierzy Wehrmachtu i żołnierzy SS, założono ochronkę dla dzieci żydowskich. Mały Szewech Weiss sobie tam mieszkał, to jest też oddzielna historia. Możecie się z tym zapoznać, możecie sobie odnaleźć w internecie, jak tu przyjechał już dorosły Szewech Weiss, jak odnawiał pomnik na cmentarzu w Kolcach, co w zamian potem dostał. I słuchajcie, to są takie dla mnie rzeczy, które są niezrozumiałe. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem wielu rzeczy, które tutaj się właśnie wydarzały. Polecam wam przyjść sobie tutaj. Tom Dublin, Tom, pozdrowienia. Tutaj wspomnę o tobie i jak ty tutaj przychodzisz i po prostu tą energię, jaką tutaj odczuwasz, to jest cały czas odczuwalne. Ja w momencie, kiedy tu wchodzę, no nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. 8 lat temu, wrócę jeszcze właśnie do tych naszych poszukiwań, byłem tu taką grupą. No i wiadomo, detektory, zaczęliśmy tu przeczesywać miejsce. Znaleźliśmy dwie stelle. Jedna mosiężna, druga wykonana ze złota. Czym są stelle?
To są albo takie zapinki, tutaj średniowieczne, używało się ich tu do odzieży spinania, albo mogła służyć jako bransoleta świadcząca o zamożności danej osoby, ewentualnie niektórzy może to i uszach nosili. I po analizach właśnie okazało się, że to są stelne, a nie kolczyki, którym bykom montowało się w nosach. Co się stało z tymi stellami? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że miejsce, w którym to zostało znalezione, zostało przekopane, przeryte i przeorane. Wielokrotnie próbowaliśmy tu przenocować. Były dzielne i odważne grupy ze mną, które tu przychodziły i no niestety, musieliśmy stąd uciekać. Teraz tu, Paweł pokaż tam za plecami, jak wygląda wyrobisko. Teraz to idealnie wygląda od tej strony. Właśnie szukanie trzeciego tunelu. Gdzie? Tu? Jak zaznaczyłem, trzeci tunel pieszy miał się znajdować tam, a ten wiadukt miał służyć drodze. I teraz najciekawsza informacja. Droga, którą teraz znacie, jadąc przez Żmiącą na Rybnicę Leśną, jadąc do Ujazdu, jadąc do Mezimeski, powstała paręnaście, niektórzy mówią, że nawet parę dziesięć lat po powstaniu tej pierwszej drogi. Najpierw były tunele i jednocześnie powstała ta droga, a dopiero później została wyznaczona trasa, droga, która biegnie sobie teraz przez Rybnicę. Ty jeszcze pamiętasz, jak ona była pokryta kocimi łbami? Ona została wyasfaltowana stosunkowo niedawno. Każda droga, która tutaj się znajduje, była drogą brukowaną. Asfalty dopiero tu zaczęto kłaść niedawno. Komunistyczne metody, które były, że kładziono asfalt na kostkę właśnie granitową, brukową, kończyło się tym, że po dwóch czy trzech sezonach ten asfalt schodził. Był dziurawy jak na sito, durszlak. I teraz właśnie historia, którą zasłyszałem wczoraj. Tu miały się znajdować dwie komory minerskie. Most był zaminowany i był gotowy do wysadzenia. W latach 50. Miejscowa grupa szturmowa, bo oni tak się nazywali, składająca się z byłych żołnierzy Wehrmachtu, a szczególnie z byłej młodzieży Hitlerjugend. Dokładnie tych samych szczeniaków, którzy urządzali sobie tutaj polowania na zebry, mieli wysadzić między innymi ten most, mieli wysadzić zakłady w Głuszycy, zakłady Piasta i mieli wysadzić zaporę w Zagórzu Śląskim. Wtedy doszło do ostatniej, taki to był rok 1951, doszło do ostatniej takiej wielkiej bitwy z Werwolfem. To jest w przekazach słownych, to kiedyś było opisywane w gazetach komunistycznych. Dzisiaj o tym się nie wspomina. Dlaczego? Bo ci żołnierze, te grupy szturmowe, oni teraz są dorosłymi ludźmi. Oni teraz decydują o tym, gdzie i jakie jedno euro zostanie tu zainwestowane i wydane. Także gdzie to była ta komora minerska? Może w tej ścianie, może po przeciwległej stronie, może te przęsło, może kordyt znajduje się jeszcze do dzisiaj u podnóża tego mostu. I to jest taki w zasadzie pożegnalny film z tym mostem, bo jeżeli te decyzje zostały właśnie już podjęte na stopniu administracyjnym, ten most ze względów bezpieczeństwa zostanie rozebrany. Parę lat temu tu była kostka brukowa. Droga była utwardzona, nie była tak zniszczona i rozjechana. W tych słupkach znajdował się właśnie ten drut miedziany, a tu znajdowały się piękne kuce poręcze. To wszystko zostało zniszczone i dzisiaj ze względów bezpieczeństwa most powinien być zamknięty. Powinny być tablicy zakaz wstępu. Powinno być teren kolejowy, nie wchodzić w teren zamknięty. Znam przypadek z zeszłego roku. Grupa śmiałków sobie tu przyszła nakręcić film, jacyś tam łowcy duchów. Jedna osoba spadła tu. No nie połamała się, lekkie poturbowanie, alkohol zrobił swoje.
jednak w nocy, jak wchodzicie na ten most i tu jest zielono i jak tu powstaje ściana zieleni, nie widać, że to się kończy. I takie moje pytanie, dlaczego to jest tak otwarte, dlaczego każdy może sobie tu przyjść. Słuchajcie, to było nasze miejsce ulubione, bawienia się w wojnę. Starsi to robili, ja się nigdy nie odważyłem. Jak tu był płotek, wyjeżdżał sobie parowóz, jechał powolutku. Pociąg towarowy przejeżdżał tu pod naszymi nogami. I szczytem odwagi na odznakę pierwszego debila ulicy Ogrodowej było wskoczenie do wagonu. I paru śmiałków to robiło. No ja mówię, ja nigdy się na to nie odważyłem. Ja moim ulubionym zadaniem było, jak przejeżdżał parowóz, celowanie kamieniem do kotła. Że jak komin, żeby trafić kamieniem. Słuchajcie, tak żeśmy się bawili. Tak wyglądało nasze dzieciństwo. To było 50 lat temu. Ja teraz w sumie mam 80, to 70, 30. Słuchajcie, ja z tego mam taką bekę, bo wybuchła w internecie teraz zagorzała dyskusja. Jak ja mogę mieć 80 lat? No normalnie, mam 80 lat. Także tak, to jest fajne i tego się trzymajcie. I teraz pokaż ten teren. To jest właśnie wejście do Riza. Później, oczywiście, już w latach 40. powstają stacje przeładunkowe w Głuszycy. Powstaje, w zasadzie zostaje oddany do użytku prawy tunel, ten kolejowy. Są podkłady i to jest trasa dla pociągów, tak zwanych ładunków ciężkich. Ciężkie pociągi przejeżdżają. Ten tor służy dla pociągów cywilnych. Tędy jeżdżą cywile, tam jeżdżą towary i więźniowie. Później mamy kolejne stacje, Głuszyca Górna, Kolce, Świerki. Te stacyjki, które wam tam pokazywałem, szczególnie stacja w Świerkach i w Kolcach, ta, która bezpośrednio więźniowie dojeżdżali już od 40-41 roku na plac budowy, który miał miejsce właśnie na terenie Osówki. I tamte tereny, więźniowie byli tam wyładowywani i na piechotę szli bezpośrednio sobie już do miejsca pracy. I dlatego Niemcy mogą mówić, że w 1942-1943 panie tu żadnych więźniów nie było. Owszem, może przed wojną gdzieś tu jakiś tam antyhitlerowców wprowadzali, bo oni faktycznie wtedy przechodzili przez centrum miasta. A później jak powstała stacja w Kolcach, była rozładunkowa, rozbudowano tam sieć kolei wąskotorowych, mieszkańcy Głuszycy mogli twierdzić, to było małe, senne miasteczko. Małe, senne miasteczko, w którym były dwa potężne zakłady włókiennicze, przekształcone w zakłady zbrojeniowe, w których w czasie wojny pracowało, słuchajcie, około 6 tysięcy ludzi, a oficjalnie liczba ze spisu ludności z 1940 roku podaje, że pracowało tam, mieszkało w Głuszycy 3,5 tysiąca mieszkańców. No to skąd taka ilość pracowników, skąd oni się wzięli, a pod koniec II wojny światowej samych więźniów to na tym terenie miało być 15 tysięcy. No jest to liczba nie do ukrycia. I dzisiaj takie mrzonki, takie głupoty, podawanie takich liczb jest dużym ryzykiem. Albo ktoś to uwierzy, albo nie uwierzy. Bo wystarczy sobie wygooglować i nie zejdziecie na ten temat praktycznie nic. Teraz znalazłem taką reklamówkę. Tajemnice Gór Sowi. No oczywiście wymieniana jest Osówka, podziemne miasto Hitlera. I słuchajcie, do czego wracają w reklamach? Podziemne miasto Hitlera, podziemna kwatera Hitlera. Miejsce ukrycia złotej komnaty, miejsce ukrycia złotego pociągu. Czyli reklamodawcy wracają do tego, co ja pierdzielę to od zawsze. Czyli te historie, ostatnio właśnie przeczytałem, będąc w Gdańsku, taką reklamówkę, ktoś organizuje wyjazdy tu na Dolny Śląsk. Wampiry, szczygi, wilkołaki. No jeszcze tylko brakowało mojego zdjęcia, kuźwa, nie? Ale mechanizm działa. I teraz sobie wyobraźcie tą drogę jeszcze przed 15 lat. Kostka brukowa w tą stronę. Więźniowie na tym skrzyżowaniu, na tym rozdrożu. Część była kierowana do pracy tu, a druga część chodziła sobie tędy do ulicy, do miejscowości Grzmiącej, bo tędy, tą drogą nie dojdziecie do Pałacu Wiedlińca. Bo wiele osób przychodzi i mówi, panie Darku, poszliśmy tą drogą, ominęliśmy Sajdak i wyszliśmy w Grzmiącej, gdzie jest ta Jedlinka. Żeby dojść do Jedlinki, do Pałacu Wiedlińca, musicie na pierwszym rozwidleniu zejść na dół. A tu jak idziecie? To znajdziecie właśnie już te usypiska. To jest urobek powstały w momencie drążenia właśnie tutaj skał. Drążenia właśnie tunelu. I to, co znajduje się tam za nasypem, to jest też materiał na kolejny film.
I zobaczcie, krótki taki spacer, krótkie takie przejście, ile nowych informacji. I teraz rozmawiając z najstarszymi mieszkańcami jakichś tu znam w okolicy, rozmawiamy na temat tego miejsca, tej drogi, która prowadzi tu z Jedliny Zdrój, tu do stacji, żeby dojechać. Kiedyś tu jeszcze pamiętam, słuchajcie, na stacji stały dorożki, bo to była atrakcja, jak sobie tu przyjeżdżali letnicy z DDR, bo tutaj praktycznie w zasadzie, żeby my jako gnoje gdzieś tam wydębić gumę do rzucia albo coś, to się przelatywało właśnie tutaj przez tunel. Była to wyprawa życia, ale nieśliśmy ze sobą popiersia Adolfa. Mieliśmy ze sobą popielniczki ze swastykami. Mieliśmy łyżki, widelce, noże ze swastykami z runami SS. Przynosiliśmy czapki, hełmy. Leciliśmy tu na czasy wagonowe i robiliśmy deal z Niemcami. Bardzo chętnie od nas to brali. Dawali nam w zamian gumy Rigrist Permint, czy jak one tam się nazywały. Słuchajcie, tą gumę się pół roku żuło i ona jeszcze miała smak, kuźwa, nie? Tylko to trzeba było w domu kamuflować, no bo za taki handel wymienny można było dostać pierdy, nie? Bo to z Niemcami, z Niemrami nie robiło się interesu. I wtedy zaczyna się właśnie moja przygoda z Argentyńczykiem. Wtedy zaczyna się w zasadzie moja przygoda z Klausem Millerem. Wyciąganie od nas różnego rodzaju przedmiotów, zdjęć, dokumentów. Słuchajcie, my jako gówniarze mieliśmy tego naprawdę bardzo dużo. Później powstało dziesiątki właśnie legend na temat skarbów, które tu były znajdowane. Słuchajcie, bo jako dzieciory, bo naprawdę byliśmy jak szarańcza, kuźwa, nie? Nie było możliwości, żeby nas gdzieś tutaj zatrzymać, żebyśmy gdzieś do jakiejś dziury nie wleźli. Zaznaczam, że dużo lepsi ode mnie byli jeszcze goście, którzy potrafili właśnie tu włazić. Tu się znajduje ten odpływ. Tu się znajduje odciek prowadzący pod tunele i odciek prowadzący w dół. Chłopaki opowiadali, że trzeba zjechać trochę na linę i dojść się na pole w Jedlinie Zdrój. Nie wiem, czy zrobią z tego użytek, z tego filmu, czy oni to pokażą, może już to pokazali, może już to odkryli. Jednak później te krzykliwe właśnie informacje na temat, że tajemnica kompleksu Riza została rozwiązana. Co 2 miesiące, co 3 miesiące pojawia się jakiś skarb. Co chwila, dzień dobry, co chwila jakiś złoty amulet wypływa i kolejna tajemnica rozwiązana. A tych tajemnic, słuchajcie, odkąd ja tu, no można powiedzieć, zostałem panem Darkiem z internetu, sam odkryłem 1 000 000, a ci, którzy odkrywają mnie codziennie, to już jest tego chyba z 15 milionów. I teraz takie nieme pozostałości świetności kurortu o nazwie Bad Charlottenburg. Kryją one pozostałości ludzkich nieszczęść, ludzkich dramatów, czyli więźniów, którzy tu pracowali. Wielu tych nieszczęśników gdzieś tu leży. Ich zwłoki gdzieś tutaj się ściełają po tych lasach, stąd się biorą właśnie opowieści o tym, że coś tutaj straszy, że można zobaczyć czasami kogoś pasiaku tu przemykającego. Ostatnio Andrzej ze znaku wjechał do Rybnicy, minął grupę Niemców. Słuchajcie, dla mnie to jest ewenement, kuźwa. No idzie grupa, biały dzień, idzie Wehrmacht, kuźwa, no. Potem sprawdzamy, nie ma zgłoszenia o żadnej inscenizacji, nie ma zgłoszenia o żadnym filmie. I po prostu, tak jak kiedyś powiedziałem, ludzie, którzy zajmowali się grupami rekonstrukcyjnymi, przejęli mundury, a wraz z mundurami przejęli ideologię. I to jest bardzo niebezpieczne. Także to się dzieje. Ale jednak nikt nie będzie łaził tu po krzaczorach, po nocy w pasiaku. Jest kilkanaście osób, które o tym opowiadały i to są właśnie te historie, które przyciągają was tutaj. Tylko to nie działa na zasadzie, że chcecie, Bóg i macie. Albo spotykacie mnie, panie Darku, tu jest 5 000 i ja chcę zobaczyć strzyga. No stoi naprzeciwko ciebie, dziękuję za 5 000. Jestem czystym przykładem wampiryzmu i wszystkiego, mówię, nie? A teraz się ukrywam w postaci ludzkiego ciała, nie? I słuchajcie, tak na koniec. Osoby, które tu spotykają właśnie takie, zdarzają, nie spotykają, tylko zdarzają im się takie rzeczy. Kiedyś opowiadałem, po czym rozpoznaję, że te osoby, jest taki charakterystyczny, jak to kurde powiedzieć, klucz, słowa, które mówią, że te osoby miały z tym do czynienia, tylko ten
sprawdzony i w zasadzie mogę już o tym powiedzieć. Te osoby mówiły mi, że widząc gdzieś taką grupę, widząc gdzieś takich właśnie ludzi w pasiakach albo widząc ludzi ubranych w jakieś tam skóry zwierzęce, słyszały część ich modlitwy. Przeważnie, nie wiem, czy to jest modlitwa, czy to jest jakiś taki rodzaj hymnu dziękczynnego. Słowa mniej więcej brzmią w ten sposób. Postać naszą ukrywamy, a to, czym chcemy zostać, spożywamy. To są właśnie te charakterystyczne słowa. Można to odnieść do okultyzmu, można to odnieść do wampiryzmu, likanizmu. I te osoby, które mi o tym mówiły jeszcze w czasów, kiedy nie było internetu, właśnie słowa bardzo charakterystyczne, które nawet były wyryte na mauzoleum w Wałbrzychu, na górze parkowej. Coś takiego było też wyryte na jednym z kamieni w Zamku Grodno, no oczywiście w Zamku Książ. Zapamiętajcie te słowa. Postać naszą ukrywamy, a to, kim chcemy zostać, spożywamy. Spotkałem w swojej takiej, no nie powiem, że karierze, kilka razy osoby, które starały mi się te słowa wytłumaczyć. Jedyne wytłumaczenie do mnie dotarło kilkanaście lat temu, jak przeczytałem książkę o likanizmie. Tam właśnie dokładnie o to chodziło. Że likanie próbowali swoją postać ukryć pod postacią człowieka, a żeby zostać człowiekiem, musieli spożywać ludzkie mięso. I stąd właśnie ten fragment. I ci, którzy mi opowiadali, którzy gdzieś tu widzieli właśnie takie grupy, no ale nie tylko tutaj, w tym miejscu, ale to się też miało miejsce w okolicach Głuszycy, Kolc, Świerk, Nowej Rudy, Kudowy Zdroj, Świeradów. No w zasadzie wszędzie, gdzie są te chore, popieprzone legendy, wiedziałem, że te osoby nie kłamią. Dzisiaj to już jest w literaturze i dzisiaj można to już sobie wziąć jako książkę horrorową. Jednak dla Was, poszukiwacze i łowcy tych tajemnic, postarajcie odnaleźć się jeszcze kamień, na którym jest miecz, który jest owinięty liśćmi wawrzynu. I to nie jest miejsce, bo zaraz niektórzy pojadą do Tuczna i wejdą do grobowca Hindenbrandów, czy jak oni tam się nazywali. To na tym terenie jest kamień motywny, na którym właśnie jest wyryty. To mniej więcej wygląda jak to. Taki obelisk. No, jest jeszcze, bo go widziałem niedawno. Jeszcze jest. Ładnie sobie leży w ściółce. I tam po niemiecku też jest ten napis wyryty. I teraz jak się do tego odnieść? No legenda. Bójda na resorach. No coś, co facet wyssał sobie z dużego palca u nogi spod pazura i teraz pierdzieli głupoty. Jednak to jest coś, co właśnie powoduje ten magnetyzm. To jest coś, co mnie tutaj cały czas przyciąga. Coś, co mnie nakręca. Daje mi tą energię. Paweł mnie dzisiaj zobaczył i mówi: Darek, co ty brałeś, nie? Mówi, bo twój krok się zmienił. Mówi, ja się pytam, dlaczego? Co się dzieje? No jesteś bardziej sprężysty, jesteś bardziej taki energetyczny. Jak Red Bull, kurwa. To jest właśnie, słuchajcie, ta energia. To jest ta magia. Tylko, że ja tutaj nie wytrzymuję dłużej niż 3-4 dni. Po tym okresie ta energia bardzo mnie przytłacza i to, co tutaj się dookoła jest, to, co się pcha tutaj do głowy, słuchajcie, jest coraz bardziej natrętne. I ja muszę wtedy wyjeżdżać, jadę sobie nad morze. Morze jest dla mnie takim idealnym katalizatorem i sobie tam przebywam. I tak właśnie na koniec ktoś ostatnio znalazł tu kamienie. Mówię, panie Darku, co to jest? Mówię, kurde, agat. Mówię, skąd tu agat? A się okazało, że na tym pasie są tutaj żwirowiska. Tu, jak kiedyś sobie ponoć tam lodowiec szedł, gdzieś się tu zatrzymał i zostały duże żwirownie. Za pałacykiem w Biedlinie macie wyrobiska i tam jest gigantyczna żwirownia. Te krzemienie wszystkie, które tutaj leżą, wśród nich właśnie można znaleźć agaty, ale to są agaty niebieskie. To nie są te agaty, które znajduje przy Nowym Kościele albo w Lubiechowej. No jeden był naprawdę przepiękny. Ja nie wiedziałem, że to jest agat. Dopiero ktoś, jak go otworzyłem, jak go zacząłem obrabiać, powiedział, że to jest agat jakiś tam sumaczański czy tygrysi, jakoś tak. I teraz okazuje się, że tu można znaleźć rubinę. Mam znajomych, którzy tu od wielu, wielu, wielu lat przyjeżdżają właśnie z Gdańska, bo mają tam zakład jubilerski. Oni po rubiny przyjeżdżają tu na ten teren. Nie wskazali mi miejsca gdzie, ale mówi, no praktycznie pod twoim domem, spod twojego domu wyciągamy, mówi, agaty. Mówię, kurde, wiem, że kopalnia kamieni jakichś tam kolorowych była właśnie w Grzmiące, tam gdzie był kiedyś Tarta. I teraz zwróćcie uwagę na ten teren. To jest wszystko usypisko. Tunel jest tam.
Tutaj nic nie drążono. Natomiast drążono tu. Tu był wiadukt, tu był mostek. Nawet jak traficie stare zdjęcia z 1960 roku, to jeszcze tu, w tym miejscu podejdziemy. Tam to będzie koniec naszej wycieczki, tu po tym miejscu znajdował się wiadukt. Tam wydobywano, drążono, przewożono i wysypywano tu. No i ktoś sobie powie, no po co tyle trudu? No ale po to na przykład tyle trudu było między miejscowością Zimną Wodą a Osówką. Parę dni temu całą tą trasę, słuchajcie, przeszliśmy na nowo. Wycięte są lasy. Słuchajcie, ile się nowych rzeczy tam odkryło. Znam każdy ten zakamarek, słuchajcie, jak własną kieszeń. I ja w pewnym momencie stanąłem, mówię, co to są za fundamenty? Co to znowuż jest za wyrobisko? No i zaczęliśmy potem sobie chodzić i legendy zaczęliśmy sobie przypominać, które żeśmy słyszeli za harcerza, za czasów Leona Sałaty, kiedy nasz, nie będę to wymieniał, nasz druh drużynowy, Boruch, opowiadał nam niesamowite rzeczy na temat konstrukcji, budynku, sztolni, które właśnie tam powstawały. I polecam wam taką wycieczkę zimnej wody, nie szlakiem, nie trasą. Idźcie sobie starą wąskotorówką. Zobaczycie, ile nowych rzeczy tam się odkrywało i nie znajdziecie tam już żadnego starego mieszkańca, który by wam tą historię opowiedział. Jednak w Górnej Głuszycy jeszcze można spotkać osobę, która opowiada o barakach, które tam były rozbierane. I ten wiadukcik, kładka w sumie taka, miała tu się znajdować na szczycie. Ma o tym świadczyć pozostałość tej drogi. Zanim powstał most, u góry była przerzucona kładka, którą wagonikami urobek przewożono tu i powstało te zbocze. To zwróćcie uwagę, ile materiału zostało wydobyte. I teraz taki rzut oka. Droga do Rize, brama do Rize. To jest właśnie to. To jest to, o czym ja opowiadam tu od wielu lat. I kurort o nazwie Bad Charlottenburg. Z jednej strony wypoczywający sobie Niemcy, z drugiej strony rodzące się piekło obozu koncentracyjnego o nazwie Wisters-Gerzda.